Jeżeli od czasu do czasu potrzebujesz pozbyć się z podłogi naprawdę paskudnych plam, to ta recenzja jest dla Ciebie. iLife W90 to odkurzacz sprzątający zarówno na sucho, jak i mokro. Jest to prawdziwy hit sprzedażowy AliExpress, którego poddaliśmy dokładnym testom, sprawdzając zarówno jak sprząta, jak również czy łatwo jest utrzymać w czystości samo urządzenie. Zapraszam do recenzji. iLife W90 zdecydowanie najlepiej jest zamawiać na AliExpress, gdzie przy okazji cyklicznych promocji można go kupić już w okolicach 500 zł. Link do oferty znajdziecie pod filmem. Za sprzęt tego typu jest to na pewno bardzo atrakcyjna cena, bo podobne urządzenia potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Oszczędności w przypadku iLife W90 na pewno widać już na samym opakowaniu, które raczej nie zachwyca wyglądem. Liczy się jednak to, co w środku. Zatem sprawdźmy, co znajdziemy w zestawie. Na początku wyjmujemy instrukcję obsługi. Samo urządzenie jest proste, zarówno w budowie, jak i obsłudze. Ale w razie czego macie instrukcję, która jest w kilku językach, również w języku polskim. Jest też informacja o gwarancji. Gwarancja to w przypadku tego typu sprzętów temat rzeka. Praktycznie o każdej firmie znajdą się różne opinie. Ze swojego doświadczenia powiem Wam jednak, że sprzęty iLife potrafią być zaskakująco żywotne, jak na swoją cenę. Kolejny element zestawu, jaki wyjmujemy, to stojak pełniący również funkcję stacji ładowania. Następnie wyjmujemy odkurzacz. Sprzęt jest solidny, ale też całkiem lekki jak na tego typu urządzenie. W sumie waży nieco ponad 4 kg. Osobno spakowana jest tutaj rączka. Następnie wyjmujemy narzędzie do czyszczenia urządzenia. Zapasowy filtr kąpkowy oraz zasilacz do stacji ładującej. Jak widzicie, nie mamy tutaj zbyt wielu elementów. Z części zapasowych jest tylko jeden filtr. Sam montaż urządzenia jest dziecinnie prosty. Do stacji ładującej wystarczy podpiąć zasilacz. Montaż samego odkurzacza to w tym wypadku w zasadzie tylko wpięcie dołączonej rączki. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą czterech przycisków. Trzech na górnej części rączki i jednego zraszacza wody umieszczonego od spodu. Dużym atutem urządzenia jest możliwość łatwego postawienia go pionowo. Zerknijmy z bliska na najważniejsze elementy sprzętu. Zacznijmy od szczotki, a w zasadzie miękkiego wałka, który to będzie przecierał nasze podłogi. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że wałek jest schowany za plastikową osłoną, co nie jest oczywiste w tego typu sprzętach. Wypięcie wałka jest ponadto dziecinnie proste. Robi to jedną ręką, a pamiętam urządzenia, przy których czynność ta polegała na siłowaniu się przez 5 minut. Za wałkiem widzicie otwór, którym wciągane będą wszelkie zabrudzenia wraz z brudną wodą. Czysta woda dozowana jest natomiast na wałek dwoma niewielkimi otworami po bokach wałka. Osobiście uważam to za o niebo lepsze rozwiązanie niż spryskiwacz umieszczony od frontu urządzenia. W tym wypadku woda utrzymywana jest pod osłoną odkurzacza. Nieco wyżej umieszczony jest pojemnik na brudną wodę. Ma on zamontowany już filtr kąpkowy, który co jakiś czas należy umyć i wysuszyć. Przypomnę, że w zapasie mamy jeszcze drugi filtr. Pojemnik na brudną wodę pomieści pół litra płynu. Mogło być więcej, ale wtedy urządzenie byłoby też cięższe. Pojemnik otwiera i opróżnia się bardzo łatwo. Warto go też umyć co jakiś czas. Drugi pojemnik na czystą wodę znajduje się znacznie wyżej od wewnętrznej strony urządzenia. Pomieści 0,7 litra wody. W tym miejscu muszę przyznać, że poszczególne elementy sprawiają wrażenie wytrzymałych, szczególnie jak na tak niską cenę. Mamy tutaj całkiem solidne plastiki i wszystko jest estetycznie wykonane. Ładowanie odbywa się poprzez umieszczenie odkurzacza na stacji. Bateria ma tutaj 3000 mAh, a jej naładowanie do pełna to aż 6,5 godziny. Ale nie to jest tutaj najgorsze. Najgorszy jest ten komunikat. Start charging. Niestety chyba nie da się go wyłączyć. Urządzenie stojąc ma ponad 1,2 metra wysokości, przez co niestety nie mieściło mi się pod skosem.
Z drugiej jednak strony, dobrze, że odkurzacz jest całkiem długi, bo wygodniejsze będzie dzięki temu odkurzanie. Przejdźmy zatem do dzieła. Najpierw musimy tylko uzupełnić pojemnik na czystą wodę. Do wody możemy tutaj dodać płyn do mycia podłóg, ale nie może to być płyn pieniący się. Sam najczęściej używam do sprzętów tego typu płynu Blue Star, który jest przeznaczony do robotów mopujących. Na taki pojemnik wystarczy kilka kropli. Aby włączyć urządzenie, wystarczy nacisnąć raz pomarańczowy przycisk. Załączy się ssanie, a wałek zacznie się szybko obracać. Domyślnie odkurzacz pracuje w trybie automatycznym, ale po naciśnięciu środkowego przycisku przechodzi w tryb mocny. Jak już wspomniałem wcześniej, mamy tutaj te irytujące komunikaty, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Żadnego komunikatu nie słyszymy natomiast, kiedy dozujemy wodę, naciskając dolny przycisk. Mopowanie czystej podłogi nie ma jednak sensu. Pora zatem trochę nabrudzić. Sprawdźmy, jak sprzęt poradzi sobie z sosem sojowym. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, to zauważycie, że po pierwszym przejeździe zostają lekkie smugi z sosu na podłodze. Ale już drugi i trzeci przejazd załatwiają sprawę. Z sosem odkurzacz poradził sobie całkiem dobrze, wszystko wciągając do środka. Pora zatem na znacznie trudniejsze zadanie. Ketchup. Sporo ketchupu. Użyłem tutaj trybu mocnego. Plamy tego typu są oczywiście bardzo trudne do idealnego usunięcia już za pierwszym przejazdem, ale odkurzacz poradził sobie z nimi nie najgorzej. Niestety, sporo ketchupu zostaje po bokach wałka. Tutaj wychodzi minus takiego pełnego zabudowania szczotki, również po bokach. Sprawdźmy teraz, jak wygląda szczotka po tej krwawej jadce. Jak widzicie, jest tutaj jeszcze sporo ketchupu. Również wałek jest nieco ubrudzony. Przyda się zatem poprawka. Poprawka, w trakcie której użyję nieco więcej wody. Tak należało to zrobić od początku. To, ile zużywa jej odkurzacz, zależy tutaj od nas, bo musimy ją cały czas ręcznie dozować. Do utrzymania urządzenia w czystości służy nam przede wszystkim tryb autoczyszczenia. W tym celu odstawiamy odkurzacz na stację i naciskamy najniższy przycisk na rączce. Cykl autoczyszczenia trwa około minuty. Odkurzacz wykorzystuje czystą wodę do płukania szczotki, która w tym czasie wprawiana jest w bardzo szybkie obroty. Co bardzo ważne, woda nie wydostaje się tutaj poza stację. Z reguły takie samo czyszczenie w pełni wystarczy, ale na pewno nie po zmywaniu takiej ilości keczupu. Jak widzicie, pomimo minutowego mycia mamy tutaj dalej resztki keczupu. Również wałek nie jest idealnie czysty. Normalnie powinniśmy tylko go wyjąć i wysuszyć. W tej sytuacji potrzebne będzie jednak ponowne mycie. Kiedy zapełni się pojemnik na brudną wodę, odkurzacz nas o tym poinformuje. Pojemnik warto opróżnić po każdym sprzątaniu, inaczej może nieprzyjemnie pachnieć. Odkurzacz służy przede wszystkim do sprzątania na mokro, ale i z suchymi zabrudzeniami nie ma większych problemów. Największym atutem tego sprzętu jest jednak jego uniwersalność, sprawdzająca się chociażby przy zwierzakach w domu. Te bardzo często potrafią zostawiać na podłodze mokre plamy, z którymi zwykły odkurzacz sobie nie poradzi.
Natomiast chwytając za takiego iLife W90 nie musimy wnikać, czy gdzieś na podłodze nie jest coś rozlane, czy też nie trafimy na jakieś błoto. Jednocześnie odkurzacz nie pryska wodą przed siebie, jak to ma miejsce w wielu konkurencyjnych modelach. Dzięki temu możemy go używać bezpiecznie w pobliżu dywanów czy jakichś powierzchni wrażliwych na wodę. Odkurzacz rewelacyjnie radzi sobie ze zmywaniem nawet bardzo zaschniętych plam, jak również wciąganiem różnych większych zabrudzeń. Świetnie wciąga chociażby psią sierść. Największe wrażenie zrobiło na mnie jednak zmywanie zaschniętych plam. Na nagraniach możecie zobaczyć, jak poradził sobie z kilkudniowymi już plamami po psie, jak również po różnych resztkach z jedzenia. Małym minusem jest tutaj dojeżdżanie, a w zasadzie niedojeżdżanie do samej krawędzi. Musimy liczyć się z tym, że mniej więcej centymetr przy krawędzi będzie nieumyty. Pomijając tę cechę, wynikającą z konstrukcji urządzenia, to muszę jednak powiedzieć, że odkurzacz radzi sobie ze zmywaniem podłogi rewelacyjnie. Mam tutaj też bardzo dobrą kontrolę nad ilością wody na podłodze, która i tak jest niemal natychmiast wciągana do środka, a podłoga jest tylko leciutko wilgotna. Bateria odkurzacza pozwala na pracę do 30 minut, oczywiście w słabszym trybie. Gdy poziom energii spadnie poniżej 40%, na odkurzaczu zapali się pomarańczowa lampka, która przy 10% zamieni się na czerwoną. Biorąc jednak pod uwagę niską cenę urządzenia, nie mam prawa narzekać na czas pracy, który jest zbliżony do znacznie droższych modeli. I to właśnie cena w dużej mierze sprawia, że to urządzenie jest dla mnie prawdziwym hitem i mogę je śmiało polecić. Stosunek ceny do jakości jest tutaj fenomenalny. Na rynku znajdziecie wiele lepszych odkurzaczy mopujących. W tym brakuje chociażby funkcji suszenia mopa. Warto też dokupić osobno dodatkowy wałek, a może nawet dwa. Jeżeli jednak macie ograniczony budżet, to nie ma co się zastanawiać. Odkurzacz, jak już wspomniałem na wstępie, dostępny jest w świetnej cenie na AliExpress. Link znajdziecie pod filmem. Na koniec, razem z moją asystentką, prosimy Was o lajki, komentarze i o subskrybowanie kanału. Zapraszamy też na bezprzepłacania.pl po więcej recenzji i rankingów ciekawych urządzeń.